Lepsze skomunikowanie wschodniej części osiedla Stałego i parku to cel budowy łącznika Alei Tysiąclecia i drogi krajowej 79. Prace w tym miejscu powoli dobiegają końca. Nowy łącznik ma również zapewnić dodatkowy wjazd i wyjazd z osiedla, a także odciążyć ruch na ulicy Armii Krajowej przy jednoczesnym zachowaniu przejezdności ulicy Świętego Maksymiliana Kolbego. Zakres prowadzonych robót obejmuje budowę drogi o długości około 350 metrów, odwodnienie, wykonanie oświetlenia, budowę chodników i miejsc parkingowych. Pomysł na budowę nowej drogi od początku spotkał się z protestem mieszkańców, którzy uważali, że będzie znajdowała się w zbyt bliskiej odległości od bloków, parku oraz placu zabaw dla dzieci. Po proteście mieszkańców została wprowadzona korekta przebiegu drogi. Zdania mieszkańców na temat budowy łącznika są nadal podzielone. Dla jednych nowa droga jest szansą na usprawnienie ruchu na osiedlu Stałym, ponieważ łącznik umożliwi dodatkowy wjazd i wyjazd. Auta będą jeździć lepiej, autobusy. Bardzo dobry według mnie. Tak. Dlaczego? Proszę powiedzieć. Proszę pani, ruch tamtej ulicy się zmniejszy przynajmniej o połowę. W tym jest cała rzecz. Bardzo dobra. Jeżeli chodzi o osiedle. Czy komunikować lepiej osiedle? No niewątpliwie, bo na osiedle tylko jeden, praktycznie dwa wjazdy. Kolbego, która jest tylko jednokierunkowa, no i tamta druga na Dąbrowę coś jeździ. Nie? No jest bardzo dobrze. Innego zdania są mieszkańcy, którzy uważają, że nowa droga przyczyni się do degradacji parku. Obawy mieszkańców dotyczą także bezpieczeństwa dzieci oraz pogorszenia walorów przyrodniczych parku. Tu dzieci plac zabaw mają. Tu powycinali takich ładnych krzewów, co kwitły, pachnące bzy. I tu niedaleko do placu zabaw jest i te smrody wszystkie i te dzieci tu mają mieć komfort się bawić. Kto to tak wymyślił? Niedobry. Dlaczego? Za blisko bloków. Za blisko bloków i to CO2 będzie wszystko w okna szło. A ludzie młodzi, czy starzy, dzieci będą to wdychać w siebie. No to jak może być dobrze? Jak się takie rzeczy dzieją, to tylko źle można tak to określić. Na jedno dobra, na drugie, jak mówimy tak, ja mieszkam w centrum niby tu, ale jak to tak będą, ludzie mnie będzie tak zakłócać spokoju? Na stronie miejskiej możemy przeczytać, że w ramach budowy łącznika planowane jest dodatkowe nasadzenie zieleni izolacyjnej oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.